Papajak, Watykaniak, 2K16. Pozdro dla Wykop.pl i rajdowników Gimpera. To jest numer o kardynale Wyszyńskim. Jedziemy. Kadymał Wyszyński, prymas tysiąclecia, chuja swego miał po kule w tysiącu małych dzieciach. Już od lat najmłodszych bardzo chore miał zapędy, pociąg do okrucieństwa i dręczenia istot biednych. Pierwszego kota zamordował w wieku lat 10. Szczeniaczki wrzucał do szamba wśród przeraźliwych dźwięków. Szkoła się zaczęła, kapłaństwo się zaczęło, sadomaso się zaczęło, skąd mu się to kurwa wzięło? Wbijał sobie igły w chuja, młotkiem nawalał po jajach, chociaż robiąc to innym jeszcze lepsze miał doznania. Zgłębił tajniki sadyzmu, wszystkie jego mroczne prawa, wiedział dobrze jak należy innym cierpienie zadać. Na kasetach wideo rejestrował swe wyczyny, chociaż jego względów nigdy nie zaskarbiły dziewczyny. Od zawsze wolał chłopców, szczególnie 14-letnich, jak Zeus i Ganymedes. Tyle było wspomnień pięknych. Te likwidacje zwłok, protokoły w seminarium, wanny z kwasem, głodne świnie i rybki w akwarium. Te narzędzia tortur, te skórzane pejcze, czego się dowiemy o prymasie tysiąclecia jeszcze? Wyszyński kardynał, kat, który dymał, demonem seksu był, choć w burdelach nie bywał. Bohater komunistów, pogromca wolnej Polski, umysł potwora, dusza prześladowa. Usta zboczeńca, odbyt pederasty. W najgorętszym piekle płoną takie chwasty. Jana Pawła II, mentor oraz nauczyciel, wielki geniusz zła, który diabłu oddał życie. Sakra biskupia, na kutasie krew i kupa, z chłopięcego mięsa zupa, serce twarde jak skorupa. Uwięziony przez komuchów, bo takich przerażał, reputację Polski Ludowej tak na szwank narażał. Gdy pewnego dnia w celi obok była egzekucja, tak się podniecił, że spotkała go policja. Oczy krwią mu zaszły, posłał po klawisza, oznajmił cały w drgawkach, że strzał przed chwilą słyszał. Jakiś działacz wolnościowy został tam zabity dzisiaj. Wtedy już kardynał wiedział, jaka będzie jego misja. Pierwsze własnoręczne mordy na żołnierzach AK. Bardzo dumna była z niego komunistyczna władza. Strzał w tył głowy pistoletem, wszędzie dookoła krew, mordowanie wolności, chory sadystyczny gniew. W końcu było mu mało, więc zaczął komuchom płacić, żeby pozwolili mu więcej ludzi dziennie stracić. Nim pociągał za spust, whisky pił przez słomkę cienką, a co dzień świeży ministrant obciągał mu ręką. Ogarnięty szałem mordu spuszczał się na ciepłe zwłoki, potem nieszczęsnemu chłopcu strzelał prosto między oczy. Wyszyński kardynał, kat, który dymał, demonem seksu był, choć w burdelach nie bywał. Bohater komunistów, pogromca wolnej Polski, umysł potwora, dusza prześladowcy, usta zboczeńca, odbyt pederasty. W najgorętszym piekle płoną takie chwasty. Jana Pawła II, mentor oraz nauczyciel, wielki geniusz zła, który diabłu oddał życie. Bardzo szybko stał się pupilem swoich więzicieli, wiele razy za zasługi już wypuszczać go chcieli. Jednak rozumieli dobrze, że jest zbyt niebezpieczny. Został więc lat kilka w odosobnieniu koniecznym, by umilać sobie czas. Przyjmował rozlicznych gości, wiele w luksusowej celi gościł znakomitości, gdzie ubrany cały w lateks wisiał na skórzanych pasach i wpychali mu w gardło rozpędzonego kutasa. Ministrowie, prezydenci oraz sławni artyści, działacze, aktywiści, sadyści, masochiści. Jednak nie trudno zgadnąć, preferencje miał konkretne. Kutasy komunistów te łykał zawsze najchętniej. Lecz skończyła się szylanka, bo na wolność szansę dają i degenerata tego z klasztoru wypuszczają. Cała ziemia tego dnia aż w posadach się zatrzęsła. Każdy zboczony pedofil wydał gromki okrzyk szczęścia. Kardynał bestia, na wolności wkurwiony, czas trochę pognoić komunistów z ambony. Choć tak naprawdę nadal pobierał od nich pieniądze oraz stały napływ chłopców, którzy robili mu dobrze. Wyszyński kardynał, kat, który dymał, demonem seksu był, choć w burdelach nie bywał. Bohater komunistów, pogromca wolnej Polski, umysł potwora, dusza prześladowcy, usta zboczeńca, odbyt pederasty. W najgorętszym piekle płoną takie chwasty. Jana Pawła II, mentor oraz nauczyciel, wielki geniusz zła, który diabłu oddał życie. Powrót prymasa, szefa polskiego kościoła, z precyzją chirurga, z bezwzględnością mafioza. Zarządzał akcjami handlu żywym towarem i bardzo aktywnie spełniał się będąc pedałem. W telewizji nikt nie mówił o tych wszystkich zaginięciach, bo w socjalistycznym kraju dla seryjnych nie ma miejsca. Pełne pole do popisu, wolna ręka dla zboczeńca. Mógł robić to co chciał i żyć pełnią szczęścia. W końcu rok 7-8 nadszedł czas na konklawę. Kokaina, woda, brycz, towarzystwo znało sprawę. Rok trzech papieży, tajemnicza śmierć Luciani, zaśledzenie pedofilów został zlikwidowany. Jan Paweł I niewygodny był niestety. Trzeba więc wybrać kogoś, kto ma lepsze priorytety. Siri i Benelli, impas w pierwszych głosowaniach. Jeden lubił robić gałę, drugi preferował anal. Lecz Wyszyński wpada tedy na pomysł iście plugawy. Zagłosujmy na Wojtyłę, on uporządkuje sprawy. Tak wam powiadam, mego ucznia wybierzcie, a już nigdy nikt więcej nie spojrzy wam na ręce. Można będzie gwałcić dzieci, a nawet je mordować, a Wojtyła się uśmiechnie i nie powie ani słowa. Sam uwielbia dzieci ruchać jeszcze bardziej niż ja, więc niech to będzie początek naszego imperium zła. W
Wyszyński kardynał, kat, który dymał. Demonem seksu był, choć w burdelach nie bywał. Bohater komunistów, pogromca wolnej Polski. Umysł potwora, dusza prześladowcy. Usta zboczeńca, odbyt pederasty. W najgorętszym piekle płoną takie chwasty. Jana Pawła II, mentor oraz nauczyciel. Wielki geniusz zła, który diabłu oddał życie. Ta, wykop wiety, skurwysyno.